chciałam się Ciebie zapytać, w ogóle jak Ty sobie tutaj radzisz, co porabiasz w czasach tego troszeczkę takiego życia, które się zwolniło? Chociaż Ty pewnie odkąd zostałaś mamą, to nie czujesz tego zwolnienia. No jak ja sobie radzę? Wiesz co, bardzo dużo osób mi zadaje to pytanie i w zasadzie muszę powiedzieć, że jest to dla mnie dość pozytywny czas. Owszem, jest to zwolnienie, ale takie no, dla mnie bardzo pozytywne. I chyba muszę powiedzieć, że ten czas z pandemii dość pozytywnie wpływa na ten mój okres bardzo wczesnego macierzyństwa. No bo przez to, że ja zwolniłam, to też zwolnił cały świat wokół mnie. I nie mam takiego poczucia, że wiele mnie omija. Tak jak miałam na przykład w czasie ciąży. Jak zaszłam w ciąży, no to był okres wakacji i wszyscy moi znajomi mocno uczestniczyli w życiu towarzyskim, w wakacjach, w wyjazdach, a mnie to wszystko gdzieś tam się spowolniło i było mi trochę smutno. No a teraz jest tak, że w zasadzie wszyscy możemy siedzieć w tych domach, więc ja siedzę w domu z Kazikiem, bo jest jeszcze malutki i nie wszystko może robić. No i też inni siedzą w domu, więc nie czuję się jakoś bardziej pokrzywdzona. A jeśli chodzi o to moje macierzyństwo, no to ono jest takie, ja już wcześniej wspominałam o tym, że moje dziecko jest chyba cudownym dzieckiem, ponieważ jest dla mnie bardzo taki no, pobłażliwy, nie daje mi popalić. Jest kochany, jest zdrowy, nie płacze za wiele, trochę płacze jak chce jeść i daje radę sobie, także jest okej. A czy jest coś, co Cię zaskoczyło w macierzyństwie? Czy właśnie to, że na przykład Twoje dziecko jest takie, z tego co mówisz, spokojne i że nie jest tak ciężko, jak zapewne wszyscy straszyli? Tak, tak, to mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło. I w ogóle to jest taka myśl, z którą bym się chciała podzielić właśnie z mamami przyszłymi, zwłaszcza z tymi, które, no tak jak ja, no, muszę to powiedzieć, nie planowały swojej ciąży i gdzieś tam mnie zaskoczyło to wszystko. Takie nieplanowane ciąże są o tyle cięższe, że No, trudniej jest sobie to wszystko wyobrazić, gdzieś tam się z tym pogodzić, że to życie się diametralnie zmieni, że wszystko będzie inaczej, że będzie trzeba być bardziej odpowiedzialnym, że trzeba będzie żyć dla kogoś, z kimś przez cały czas, 24 na dobę się nim zajmować. Więc ja przyjęłam taką postawę, że nastawiłam się, że będzie dramat, że nie będę spać w ogóle, że nie będę mogła nic robić, że ten rok pierwszy to będzie taki, gdzie ja będę po prostu siedzieć przy dziecku w dresie, nieumalowana, on będzie płakał, a ja będę tylko te cycki nastawiać i tylko po to w zasadzie będę. Więc na to się nastawiłam. Prawda jest też taka, że bardzo dużo po prostu ludzi mnie też tak nastawiało. No, okazało się zupełnie inaczej i myślę, że to jest taka fajna taktyka, żeby nastawić się, że będzie źle, a wszystko, co będzie, to może nas co najwyżej mile zaskoczyć, że nie jest aż tak źle. No, to prawda, to tak podobno się mówi, że właśnie lepiej się miło zaskoczyć, niż niemiło rozczarować. Dokładnie. To jak w ogóle wspominasz ten okres ciąży? No, oprócz tego, że tak Ci brakowało troszeczkę tych wyjść i takiego aktywnego życia, czy na przykład miałaś jakieś dolegliwości ciążowe albo zachcianki, czy raczej tak na spokojnie? No więc tak, ja generalnie ciąży nie polecam bardzo. Nie, ciąża nie jest dla mnie. I w czasie ciąży, jeszcze na początku po porodzie, powtarzałam, zapierałam się, że to jest moje ostatnie dziecko, że nigdy już żadnych dzieci, zresztą już większość takich początkowych zupełnie ubranek oddam swojej przyjaciółce, no bo ja już dzieci nie będę miała. Więc właśnie z racji z tego, że ja bardzo źle zniosłam tą ciążę. Jeżeli chodzi o dolegliwości, to nie miałam takich typowych, typu tam, że mdłości poranne. Bardziej chodziło o takie no,
bardzo mocno psychiczne dolegliwości, czyli bardzo mocno mi to doskwierało, że zaczyna mnie boleć biodro, że zaczyna mnie boleć kolano, bo jestem ciężka. Ja w ogóle bardzo dużo przytyłam, ponad 20 kg. Więc bałam się też tego, że nie wrócę do formy, że będę wiecznie gruba, że jestem gruba, że nie mogę się wyspać, bo nie mogę się przewrócić na brzuch, a ja lubię spać na brzuchu. Do tego hormony bardzo mocno zaczęły działać na moją psychikę. Ja pamiętam, że jak jeździłam autem, to mówiłam sobie, Boże, nie mogę jeździć autem, bo ja po prostu mam ochotę w kogoś wjechać. Ja byłam tak zła, że ja miałam ochotę kogoś się rozwalić tym autem. Więc non stop byłam wkurzona. Albo smutna, albo wkurzona. No i dlatego nie czułam się po prostu ogólnie dobrze w tej ciąży. I tak sobie powiedziałam, że to jest moja ostatnia ciąża, ale jak się urodził Kazik i jak jest tak fajnie i on jest taki fajny, no to gdzieś tam mi się zaczyna z tyłu myśleć, że dzieci są fajne i że to macierzyństwo jest naprawdę fajne. I że jak mi los przyniesie kiedyś jakieś jeszcze pomysły na macierzyństwo, to nie obrażę się. No właśnie, bo tak teraz sobie myślę, że można powiedzieć, że to był taki prezent od losu, no bo tak jak wspomniałaś, ciąża nieplanowana, ale z tego co widać, naprawdę odnalazłaś się w roli mamy i to jest bardzo, bardzo dobre. No tak, na pewno był to prezent od losu. Ja w ogóle jestem zdania, że wszystko dzieje się po coś. Tak sobie zawsze coś tłumaczę. Jak się coś, zwłaszcza jak się coś złego dzieje w moim życiu, to mówię sobie, że wszystko dzieje się po co, że wszystko jest w naszej głowie i że trzeba sobie jakoś to w tej naszej głowie przede wszystkim wytłumaczyć. No i z racji tego, że taka jestem, że tak myślę, to w ogóle nie brałam pod uwagę, że może być inaczej, że Kazik będzie na świecie, że jeżeli jestem w ciąży, no to po prostu mam urodzić to dziecko i ono ma być dzieckiem, więc jest. I faktycznie mam dzisiaj coś takiego, że bardzo wiele takich demonów, które miałam w sobie, odeszło. Że wiele rzeczy zaczęło być dla mnie bardziej jasnych i wiele rzeczy z przeszłości wydaje mi się dzisiaj bardziej oczywiste, dlaczego miały miejsce. No i nie chcę zabrzmieć tutaj tak banalnie, no bo na przykład wcześniej jak słyszałam wypowiedzi kobiet, matek, które opowiadały właśnie o tym, że macierzyństwo jest takie cudowne, że one tak uwielbiają być mamami, że to jest najważniejsza rola, no to to się takie wydaje, no jesteś matką, no to oczywiste, że to jest twoja rola i że to jest ważne. Każdy ma mamę, no to wie, jak ważna jest mama w życiu, ale jest też coś takiego, że przy tym pierwszym dziecku chyba się po prostu kobieta zmienia i zmienia się przede wszystkim jej dojrzałość na taką bardziej kobiecą. Nie jest się już dziewczyną, tylko taką z krwi i kości kobietą. To na pewno. To jest też trochę tak, że już wtedy żyjemy dla tej drugiej osoby, dla tej naszej cząstki i no nie da się tego tak po prostu ominąć. No właśnie, bo jeszcze mam teraz do ciebie takie pytanie. Widzę tutaj, że pojawiło się bardzo dużo pytań widzów, do których... To fajnie, bo ja nie czytam, to możesz... A ja czytam, tutaj już słuchaj, widzę, że jest ich bardzo dużo, zanim pozwolę sobie je przeczytać. To chciałam się ciebie zapytać, kto w ogóle cię wspierał w tej ciąży? No bo tak jak powiedziałaś, miałaś różnego rodzaju myśli, hormony, no była to ciąża nieplanowana. Od kogo otrzymałaś największe wsparcie? No przede wszystkim od mojej mamy. To moja mama była przy mnie przez całą ciążę, więc rodzina, mój ojciec, na pewno przyjaciele, no wszyscy bliscy, których się, że tak powiem, nie boimy się zwierzyć, przed którymi się nie wstydzimy obnażyć, na pewno w takich sytuacjach ciężkich, życiowych są zawsze pomocni. Więc to byli moi rodzice przede wszystkim, bo to oni w zasadzie przez całe moje życie są najbliżej ze mną. I parę bardzo, bardzo mało takich moich bliskich przyjaciół.
No dobrze, to w takim razie tutaj zaczniemy może troszeczkę angażować naszych widzów, żeby nie czuli się pominięci. Jeżeli pozwolisz, to zostaniemy jeszcze w temacie ciąży, zanim przejdziemy do tematów innych. Pojawiło się na przykład pytanie, jak twój partner, a właściwie Jarosław, zareagował na wieść, że zostanie ojcem? Jak zareagował? No podobnie jak ja, był w szoku głębokim, że tak powiem. No wiadomo, że takie sytuacje, kiedy czegoś się nie planuje, a tym bardziej jeżeli coś ma wpłynąć diametralnie na nasze życie, no to na początku może wywoływać takie skrajne emocje, które w zasadzie nie zawsze są później prawdziwe. Więc na początku oboje byliśmy bardzo zaskoczeni. Później staraliśmy się jakby w tej nowej sytuacji odnaleźć oboje i to było takie dla nas bardzo dziwne. Potem nasze drogi się potoczyły trochę gorzej, ale o tym nie za bardzo chciałabym rozmawiać. Całe szczęście jesteśmy już na dobrej drodze. Także najważniejsze chyba jest to, co jest na końcu, czyli to, co jest teraz. Jeżeli można to powiedzieć końcem po prostu tej bardzo przykrej naszej historii. Że wszystko jest teraz dobrze i wspieramy się razem nawzajem i jesteśmy oboje dla Kazika przede wszystkim. Tworzycie teraz taką relację partnerską, jak rozumiem? Partnerską na zasadzie rodziców Kazika.